pierwszej kolejności chciałem podziękować tak dużej ilości kibiców, którzy przyjechali i nas tutaj wspierali. Na pewno wynik nie jest dla nas satysfakcjonujący. Jest smutny, natomiast szczególnie początek drugiej połowy, te pierwsze minuty drugiej połowy mieliśmy sytuację, które mogliśmy zdecydowanie lepiej wykończyć i to my byśmy otworzyli wynik, natomiast jeden z licznych fragmentów, który wykorzystał zespół z Miedzi Legnica. Ten mecz też pokazuje, ile tak naprawdę jeszcze jest pracy przed nami i musimy zrobić wszystko, żeby stwarzać zdecydowanie więcej ilości sytuacji, bo jeżeli na pewno było ich zbyt mało na ten mecz. Dziękuję. W pierwszej kolejności gratuluję moim zawodnikom. Sympatycznie jest rozpocząć sezon od zwycięstwa, tym bardziej na własnym stadionie. Myślę, że mecz generalnie był dobry. Tak jak trener powiedział, Górnik był groźny przy stałych fragmentach gry i w takich momentach, nawet jeżeli żeśmy dobrze bronili, ta piłka nie rozpadała i mogliśmy stracić bramkę, ale globalnie patrząc na cały mecz, to też się zgadzam, że Górnik sobie z akcji nie stworzył żadnej jakiejś takiej groźnej sytuacji. Kilka dobrych interwencji naszych obrońców i fajnie, że wygraliśmy ten mecz. Na pewno dla zawodników, dla całego klubu jest to jakiś taki, powiedziałbym, bodziec do tego, żeby cały czas mieć wiarę, że dobra praca zostaje nie zawsze, ale czasami wynagrodzona. Dziękuję.